Cześć. Jak widać Magda Fortuna i Kuba Margines biorą ślub. To dość oczywista para, chyba. W ogóle ta rodzina Marginesów to jest coś, co się powinno pojawić w tłumaczeniach, bo przetłumaczenie jedynej czarnoskórej rodziny w mieście na Margines wydaje mi się le le leciusieńkim fopa. A tak swoją drogą, to mam wrażenie, że oni zostali zrobieni jakoś tak bez sensu. I byle jak, bo są zdecydowanie czarnoskórzy, no nie są chyba Hindusami ani nic takiego. A rysów twarzy nie mają specjalnie charakterystycznych dla czarnoskórych ludzi, więc. I bardzo nie chcę, żeby to zeszło na jakąś niepoprawność polityczną czy coś, ale. No, no, czy, czy tak wygląda czarnoskóry mężczyzna z rysów twarzy? No tak, nie za bardzo, chyba nie. I z jednej strony jest to spoko, no bo nie będzie jakichś takich strasznych dysproporcji między nim a Magdą, bo w sumie twarze są dość podobni, ale z drugiej strony, tak. E, czegoś brakuje. Ale dobrze, Magda się właśnie przebrała w wątpliwie ślubną suknię, bo, bo myślałam, że to będzie tak jak w tej starej dwójce, że tak powiem, tak jak większość rzeczy tutaj jest, że oni się przebiorą w takie ślubne wdzianka, tak jak zawsze to było przy łuku weselnym. Znaczy nie zawsze, tylko kiedyś tam, dawno temu, przed aktualizacjami i w ogóle. E, więc myślałam, że i tutaj tak będzie, bo ja już nic nie pamiętam z tej gry, a ślub przecież był już tutaj, więc e, przy łuku weselnym właśnie. E, także ten. W sumie mogłam, mogłabym im teoretycznie zrobić właśnie ten ślub tam w tym gaju na tej parceli publicznej, ale to taki. Po pierwsze nie powtarzajmy tego samego, a po drugie taki domowy klimacik będzie. No dobrze, zaczynajmy ceremonię. W normalnej dwójce mam wyłączone te, te, te specjalne filmy, ale jako, że gram ogólnie yy, w taką. Świeżą bardzo dwójkę tutaj. A, to miło sobie w sumie przypomnieć, bo właśnie tutaj gram bez w ogóle żadnego custom contentu. Właściwie jedyne, co sobie zainstalowałam, to Shadow Fix, który był właściwie konieczny. A tak to gram w taką świeżutką, taką w ogóle gołą dwójkę, co jest całkiem spoko. No więc też te filmy sobie zostawiłam, bo to taki powrót po prostu do nostalgii i tak dalej, chociaż na ogół normalnie dwójce mnie wkurzają po prostu, bo ile razy można to samo oglądać. No, ale już dawno nie widziałam to, w sumie, czemu nie. No, no i teraz oboje chcą mieć dziecko, bo oboje są ten rodzinnymi simami, więc dobrze, dobrze, zróbmy tak. A tatuś nie chciał oglądać ceremonii, więc może byśmy tatusia tutaj zgarnęli od tych szachów i nie wiem, pogadali z nim czy coś. Tak, bo Kazik w ogóle mieszka teraz gdzie indziej. Kazik się wyprowadził do takiego małego domku i sobie tam mieszka sami, i tam robi sobie teraz różne takie naukowe rzeczy, a Kuba został w ich oryginalnym domu. No i teraz Magda się tutaj też wprowadziła. A Frania mieszka sama. No cześć, tato. O kurde, tato, trochę, trochę ci się przytyło w tym samotnym mieszkaniu chyba, nie? nie? Nie przesadzasz trochę? Ale mi powiedział, jak on mógł! Om nom nom nom. Mm. No bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To nie wiem, czy ty powinieneś ten tort jeść, jak ty ten brzuch to ledwo targasz? Uuu, balanga, no nieźle. No, zjedli tort, to od razu zadowoleni, no nie. A młodzi chyba pójdą do tej limuzyny takiej, nie? I im się wypełnią wszystkie potrzeby, to chyba tutaj tak działa. Tak, zdecydowanie to tutaj tak działa, bo pamiętam, że jak darka żeniłam, to tak było. Jak już będzie po imprezie, to pokażę wam najpierw, co we wszystkich innych rodzinach się dzieje. Kuba, nie rób tego. A później wrócimy tutaj i pożyjemy trochę nimi. I będzie fajnie. Widzę, że Magda to jest raczej introwertykiem, bo impreza trwa nadal, jej weselna, a ona poszła sobie malować. Nie, żeby malowała kiedykolwiek wcześniej. Nie wydaje mi się, żeby malowała kiedykolwiek wcześniej. Chociaż może? A, ona ma kreatywność, bo ona na pianinie dużo grała, ale nie malowała chyba nigdy. A, no i Kuba oryginalnie ma te takie warkoczyki, no ale trzeba było wydorośleć, no nie? I trochę sobie ściąć te włosy. Dobra, on coś chce z ojcem robić, grać i dowcipy opowiadać. Nie mamy żadnej muzyki, ale telewizję pooglądają sobie w wiadomości i pójdą się wykąpać i będzie super impreza. No właśnie. No i oni sobie idą. Teraz potem będzie mnóstwo czasu, żeby robić dziecko, <laughs> i mnóstwo energii. Dobra, weź ją najpierw po masu, czy coś, żeby nie było na środku ulicy, tak, samochód was przejedzie i tyle z tego będzie. Macie dużo czasu. A, i Kuba pracuje w polityce, bo e, zaczął tę pracę już jako nastolatek, więc jest na dość wysokim stanowisku. No nie mam tutaj modu na to, żeby pokazało mi, na którym, które to jest dokładnie stanowisko, e, ale jest członkiem samorządu i zarabia no 750, więc to już jest całkiem spoko. Myślisz, że to jest chyba piąty poziom? No, także, także, także całkiem, całkiem. A Magda na razie nie ma pracy i trudno mi powiedzieć, czy w ogóle będzie miała. Chyba nie będzie takiej potrzeby jak na razie. Zawsze dla mnie trochę śmieszniej wygląda w tym filmie z pierwszego Barabara, jak to ona zaczyna, jak to ona inicjuje. Bo, nie wiem, jakieś tak... Jest to takie... No, wydaje mi się, że animacja nie była przystosowana do tego, żeby była jakby unisex, więc... Yy, tak. Więc jest to zabawniejsze o wiele. No po tym udzie i w ogóle. <noise> Okej. Okay. No to jeszcze. To jeszcze ma sens. No ale to już mniej. <noise> Zawsze mnie to bawi mega. O, no proszę, jacy płodni. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja tu mam patencik. Sprzedany mi przez kogoś, ale w sumie też sama o tym wcześniej myślałam, tylko zapomniałam. Oczywiście. Że można jedzonko sobie schować do wyposażenia i ono się nigdy nie zepsuje. W sensie, bo tutaj nie można resztek odkładać. Znaczy tortu to w ogóle nawet w normalnej dwójce nie można, także. No. Okej, okay, no chcecie jakieś umiejętności zdobywać, także, także to sobie porobimy, ale to jak już wrócę do Was, to sobie może nie wiem, skończyć ten obraz, jak już bardzo chcesz. Eee, aha, zdobyć punkt umiejętności po prostu chcesz. No to może to być kreatywność, czemu nie? Ty tak samo. Ale ty akurat masz różne rzeczy do zrobienia. Logika, charyzma. Charyzm potrzebujesz dwóch, więc może tą charyzmą się zajmie. Nie macie lustra w sypialni, a lustro w sypialni może się nawet przydać. No, może, może takie? Albo takie stojące? Może takie stojące. Chociaż nie, będzie zasłaniać strasznie. To jest za drogie. Nie, i będzie to. A może tutaj? No, ty sobie ćwicz, ty sobie tam maluj i... i... i ten. I będziemy to kontynuować jak, jak wrócę z innych rodzin. No tak, tam muszę łóżko pościelić o drugiej w nocy. To teraz, uwaga, będzie opowiadanko. No to tak, u Reni wszystko jest tak jak było, bo od dziewiątego odcinka nic nie ruszałam. Nawet nie wchodziłam do tej rodziny. Eee, może wejdziemy do tych kopytków, bo oni już troszeczkę zostali tutaj odkryci w poprzednim odcinku. No dobrze, w sumie nic specjalnego. No Darek się ożenił z panią Aliną Brutal, która ostatnio zauważyłam, że ona się pojawiła w pierwszym odcinku historii. Renia ją zna. Tak. I tam jeszcze zrobiłam gaga w ogóle z Brutalem, także to, to jest charakterystyczna postać. A ja się w ogóle później nie, jakby nie... W ogóle mi do głowy nie przyszło. Zupełnie zapomniałam w ogóle o tamtym i, i w ogóle myślałam, że to jest jakaś losowa babka, która nigdy wcześniej się nie pojawiła w tej grze. Ale nie. Ale to była Alina Brutal, która już się wcześniej pojawiła yy, i ma fajną twarz. W sensie, no jest taka charakterystyczna. Ja ją bardzo lubię, bo, bo jest taka nietypowa. Yy, specyficzna. Sorry, powinnam powiedzieć specyficzna, bo przecież to jest słowo, które mówię 50 razy dziennie. Darek miał ogólnie problem z tym, żeby chemię jakąś z kimś mieć i no, ma z, z. Ag. Co? Jakim cudem ty masz. Tylko 49 z Agnieszką na dole? Jak ty. Z nią robiłeś barabara w poprzednim odcinku? Jak to jest możliwe? Ej, co jest z tą gronią tak? Że to nie powinno być możliwe? Musi być 70 i musi być miłość, żeby się dało. Ej, coś. Czy tu poszło nie tak. Widzę, że Darek nie, nie jest jakoś aż tak bardzo zainteresowany tą znajomością. Ona, ją, ona go po prostu uwiodła, hamsko. Tak, on miał problem właśnie z złapaniem chemii z, jakąś, z jakąkolwiek dziewczyną obż Reni, oczywiście, i Agnieszki, e, ale w końcu się znalazła Alina. Na siłowni ją poznał i, i, i było spoko, I, i ona jest fałszerzem na dość wysokim stanowisku w przestępczości. On wiadomo, że jest tutaj no, w militariach, jest starszym oficerem. Teraz chyba z dwa awanse miał jak grałam. No, domek troszeczkę się zmienił. Ten dom Darka jest taki w ogóle trochę dziwny. Znaczy, podoba mi się, ale no trzeba było troszeczkę tutaj dostosować go do, do dziecka, bo właśnie, jest też dziecko. Jest Bolesław Kopytko. Bolesław Kopytko z imieniem po sławnym generale. Mam ogromną nadzieję, że wszyscy będą wiedzieć, o co chodzi. I fajne jest to, że oni są oboje blondynami. I to jest coś, czego mi bardzo brakuje w Miłowie w tej chwili. Blond dzieci i w ogóle blond ludzi, bo nie ma czegoś takiego jak blond ludzie. A, i Bolesław dopiero co miał urodziny, tylko że zrobiłam mu je odrobinkę za wcześnie i już mu się jeden, o jeden dzień posunęło, także... No trudno, no. Będzie trochę starszy po prostu względem rodziców, co za różnica, to jest jeden dzień tylko. No, no to to są kopytkowie. A on się chce z Waldkiem zaprzyjaźniać... No nie wiem. Okej. Okay. U fortuny to trzy ja wiem, nic się nie zmieniło w sumie. Nic nie przebudowywałam. Ni no dobra, no wejdę do niej, no trudno. Um, nie. <ścoughs> Może dobrze, że weszłam, bo tutaj mam jedną rzecz do powiedzenia. E, na temat tego zapładniania, że tak powiem, bo e, w poprzednim odcinku zauważyłam, że Waldek nie mógł... E, postarać się o dziecko z franią. I stwierdziłam, że to dlatego, że ona jest za stara, no bo rzeczywiście jest za stara, no za trzy dni będzie emerytem, więc no i tam do pięciu dni chyba można. W sensie, jak już jest pięć dni, to chyba już nie można, no nie, nie pamiętam. W każdym razie taka jest mniej więcej granica. Ale kilka osób mi napisało, że kobieta może zajść w ciąży w dwójce tylko jeśli się nią gra, w sensie, że nie można innym mężczyzną zapłodnić kobiety, która gdzieś tam sobie mieszka. No, i ja wiem, że to na pewno tak działa z NPC-ami, ale ja zawsze mogłam normalnie zapładniać kobietę, którą nie grałam, jakby. I ona najwyżej potem była w ciąży po prostu cały czas, no i trudno. Wydaje mi się, że, że tak było, ale będę musiała jeszcze to sprawdzić, bo nie jestem tak na 100% pewna, ale nigdy nie zauważyłam, żeby to był jakiś problem, jakby. No nie wiem. Ale tutaj akurat myślę, że głównym powodem było to, że Frania jest po prostu za stara. No, leży sobie pani pracująca w sypialni swojej córki, nie wiem czemu. <grych> Tak, i, i w sumie tutaj też właśnie specjalnie. Tutaj chyba biurko tylko wstawiam, bo one w ogóle nie miały biurka, pozdro. E, tak, i tutaj szafę tylko wstawiam, bo też nie miały szafy, pozdro. I to w sumie tyle. No i jak wiadomo, no to Frania ma teraz romans z Waldkiem, a tak to nic się tu w sumie specjalnie nie dzieje. Awansuje sobie, czasami ją wezmą na poprzednie stanowisko, bo jakaś kartka wyskoczy, której ja źle wybiorę, oczywiście. Ale tak to okej, okay. radzi sobie dziewczyna. No do Fosy to na pewno nie będę wchodzić, bo u niej się nic nie dzieje, ona nawet nie ma mebli. Ona po prostu będzie bardzo długo żyć. U papurzek ostatnio byłam, więc też nie ma sensu. No to do Rymów. No, u nich to dawno nie byłam. Co tu się w ogóle dzieje? W takim sobie domku mieszkają i mają syna, który ma na imię Paweł. Który jest w sumie trudno powiedzieć, do którego rodzica bardziej podobny, bo oni są do siebie bardzo podobni ogólnie. Także. E, jak wy macie na imiona w ogóle? Sara Rym i Adrian Rym, ok. No, no to dobrze, że Sara tak sobie teraz leży, to można się jej przyjrzeć z bliska. Ona yy, oryginalnie ma inną fryzurę. Czy ona ma. Tak, ona ma inną fryzurę. Ona ma jakąś głupią fryzurę, już nawet nie pamiętam. I takie wąskie okulary. Ona ma chyba jakąś fryzurę z grzywką i takie, takie te wąskie okulary, w których nie wyglądała dobrze za bardzo. Więc postanowiłam w którymś momencie życia, nie, nie że zaraz na początku, tylko po prostu gdzieś tam po czasie, zrobiłam mi taką lekką metamorfozę, że ma takie zupełnie krótkie włosy i te okrągłe okulary, które chyba normalnie w dwójce to są ukryte w ogóle. Dlaczego ja mogłam je wybrać? <laughs> Może to naprawili w historiach. Tak, okulary Cassandry Ćwir. No i. No, no, i myślę, że teraz wygląda trochę lepiej. Um, jak u nich to z karierą wygląda, bo ja nawet nie pamiętam. Ona jest włamywaczką, okej, okay. bo to jest chyba. A nie, to nie jest zgodne z jej. O, fajnie, chce być zupełnie czymś przeciwnym, ale okej. Okay. Ona chyba od startu była włamywaczką, bo to jest coś, że, że ona ma jakiś mroczny sekret, czy coś tam. Coś było takiego. Czy w końcu powiem mu, co jej chodzi po głowie? Co? A skąd ja mam wiedzieć, co jej chodzi po głowie, co ja jestem? Tak, Adrian jest yy, lekarzem domowym. O! Ja go dałam do medycyny? I też chcę być super... Co, że oni mają zupełnie różne aspiracje, a takie samo pragnienie życiowe. Te pragnienia życiowe, życiowe są bez sensu w dwójce. Ja bardzo rzadko w ogóle za nimi podążam. Ty też, naprawdę. Nie ma innych pragnień już w tej grze. Łomatko, ten jakie ma kurde tutaj romansowe pragnienia. No i ja sobie tak wymyśliłam. Że Paweł to jest całkiem niezły kandydat dla Klementyny. Ale jeszcze zobaczymy. No to to są Rymowie. No i został nam jeszcze kazik, którym pogram chwilę. No powiem wam, że to jedzenie tortu to akurat dla kazika jest chyba wskazane teraz. Tak, kazik jest w ciąży, jeśli się ktoś jeszcze nie zorientował. No co, no zdobywanie wiedzy i, i, i ma tutaj taki teleskop. Wybudowałam mu specjalnie taką wieżyczkę tutaj z teleskopem, żeby lepiej widział. Halo, no. W ogóle ja to mam teorię, słuchajcie, że Kuba to też tutaj coś, coś tutaj jest nie tak. Kuba trochę mi się wydaje, jakby został sztucznie wytworzony przez naukowca, czy coś, bo nie ma matki. Nie ma tu matki w drzewie genealogicznym. No bo Magda na przykład ma ojca w drzewie genealogicznym, po prostu nie żyje. A tutaj nie ma. No, no dobra, no to jest ogólnie raczej normalne w Simsach często, że w drzewie genealogicznym nie ma matki, ale tutaj z, 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 nie wiem co nie wiem. To jest pan naukowiec szalony, który obiekt testowy urodzi zaraz, więc to coś, tu, coś tu może być nie tak. Ale to już nie jest zadanie dla mnie, tylko dla zwariowanej koszatniczki. No dobrze, to posiedźmy tutaj u Kazika. Tata, dwa, tata, Kazika, niedługo przyjdzie pora. Tata, Kazika, urodzi Bachora. To nie jest tata Kazika, tylko to jest Kazik, to nie miało sensu, ale jakoś tak mi się zrymowało. I to w sumie jest jeszcze bardziej zabawne, że w tym mieście jest też rodzina Rym. No, on sobie ma tutaj taki domek i yy, ten. Nie ma zbyt dużo finansów, no bo, no bo jednak aż tak się nie dorobił przez te parę lat, jak sobie mieszkał tutaj w czterech kątach. Więc ma taki malutki domek i tutaj ma taki gabinet specjalnie, tutaj do tych swoich różnych researchów i w ogóle. W pracy jest konsultantem rządowym, co ma sens w sensie. Ma sens, w sensie. <laughs> ma sens w sensie takim, że jest najlepszym przyjacielem Darka. Jakoś tak się złożyło, że oni się bardzo przyjaźnią. Nie, nie pamiętam właściwie, jak to się stało, bo oni nie są współpracownikami, ale jakby ma to trochę sens, no bo Darek pracuje w wojsku, a on jest konsultantem rządowym, więc też jakby ma coś wspólnego z wojskiem, więc to tak. No, to, no, to ma sens. Dobra, ty kolego, potrzebujesz gotowania i sprzątania i towarzystwa, ale Darek jest teraz w pracy, więc najpierw się poucz. Znaczy, mógłbyś teoretycznie do syna zadzwonić? Nie, on też jest w pracy. No tak. Do synowej co najwyżej mógłbyś zadzwonić. O kurde, jak on to masz chemię z tą synową? No nie. <ścoughs> No, i też przyjaźni się z sarą rym. I też ma całkiem niezłą chemię z nią, w przeciwieństwie do większości innych kobiet. Ale to, no, no nie, no, z tymi romansami już. On ma swoje na głowie. I w brzuchu. On się lubi uczyć, także tego. Co ty tam chcesz jeść? Łososia, o! Ale ma zachcianki. I mega ciemno w domu. A, bo go nie było przez chwilę stać na to, żeby sobie lampy kupić. Dobra, weź zadzwoń do tej Sary i do tego Darka i do tych wszystkich. Ubranie dla matki. Ale nie, no po angielsku jest maternity, więc w sumie no, inaczej się nie dało. No przecież dzwoniłem do ciebie wczoraj, no czego chcesz, babo? Daj mi zjeść. No, jej. Ale wiesz, że on nie będzie tego dziecka traktował jako dziecko? No kto jak kto, ale Kazik jest bardzo kulturalny. Czekaj, kiedy ty zamierzasz urodzić? O! Kazik ma dzisiaj wolne i właśnie rodzi. <grymne> faceci tak śmiesznie krzyczą zawsze podczas porodu. No dobra, faceci pewnie są mniej przystosowani do takich rzeczy, więc jest to zrozumiałe. Ojej, ale mam gazy. Zara, chwila. Co... co tak świeci? Serio kurde, co jadłem ostatnio? A, maleństwo. Ale cię będę badał. Okej, okay, mamy chłopca i Kazik nazwie go obiekt 51. To taki takie odniesienie do strefy 51. I będzie go trzymał w gabinecie. O tutaj. Każdy go otrzymuje dodatkowe trzy dni wolne. Może je poświęcić na opiekę nad maleństwem, ale może je też poświęcić na jakieś dziwne badania nad maleństwem. Karm butelką Sima, obiekt 51. No dobrze, skoro obiekt już jest na świecie, to możemy przejść do drugich marginesów. Z życia wzięte, no nie? Już jest trzecia w nocy, a on rano idzie do pracy i. Znaczy, no, ma urlop, ale... Nie. A spać to mu się nieprędko będzie chciało. No jej szybciej. No ale z wiadomych powodów. A no tak, ona nie może spać jak on gada. Zapomniałam. Kochanie, możesz znaleźć jakieś inne lustro sobie? Może weź walnij se kawkę jakąś? Za dużo ci nie dała ta kawa, no ale niech będzie. No co ty nie powiesz? Frania przeszła córkę odwiedzić. Ona tu przychodzi tylko po to, żeby grać w szachy. Co za hamstwo. Przecież u siebie też masz. Tak przynajmniej myślę. Lagagu! Piwa ha? Nie dam ci piwa, w ciąży jesteś. Boże, trzydniowa ciąża to jest koszmar. Jak dobrze, że ja mam ten mod na jednodniową ciążę w normalnej dwójce. Tak się odzwyczaiłam, że już nie mogę. A, misiaczki. Dzisiaj jest sobota i on ma wolne. Okej. Okay. A, właściwie to już można sprzedać. Jak dzidziuś nie chce wyjść, to trzeba tam pobudzić ten układ. No dobra, ona i tak urodzi chyba o piątej rano. No właśnie. Już mam odruch. Że jak słyszę tam lagagu czy coś, to od razu pauza i od razu zapisuję. Ale nie tym razem, bo syndromu pierworodnego nie będzie, bo jeden poród już był, a płeć jest mi zupełnie obojętna. <laughs> <she>? <laughs> No boo. Czarne i brązowe włosy? O, matko! Ale dziwak! Jak ona go trzyma jakoś dziwnie? Mm, nazwijmy go... Jak mi jakoś pasuje, żeby nazwać u nich dziecko na N. Więc niech będzie Norbert margines? Czemu nie? Boże, co za mieszanka. Ciemna skóra i brązowe włosy, no nie. Naj, najdziwniejsza mieszanka, jaka się mogła zrobić z nich dwojga. No, bez kitu. To ona rodziła, to ty śmierdzisz. No dobrze, mamy chłopca. Może tutaj na dole niech ma ten pokój. Ten pokój jest większy. Więc niech będzie. Wy się powinniście od razu starać o następne, ale dobra, mogę wam dać trochę czasu. Jest niedziela, więc... Kuba nigdzie nie idzie. No, ale drugie to już musi być dziewczynka. Ten zaraz wyskoczy, że mu gorącą wodę zrobiła. Chyba, że zdąży wyjść. A, zdążył. Już się zestrał tak szybko. A ten go będzie karmił. Uwaga. Klasyk. No to róbcie następne. Naprawdę płodni są. No dobrze, to to będzie wszystko na dzisiaj. Drugie dziecko jest w drodze, na pewno do marginesów jeszcze wrócimy. Mamy małego Norbercika i właściwie teraz to możemy rzeczywiście wrócić do historii Reni, w sensie pograć trochę Renią, a nie ludźmi, którzy nie są z nią związani w żaden sposób. Także jak zwykle. Dziękuję bardzo za oglądanie, dziękuję mam nadzieję, że nie zmuszam i widzimy się w następnym. pa